Ja chciałabym zacząć od takiego pytania, ponieważ pani Tania mieszkała 15 lat w Libii, 5 lat w Arabii Saudyjskiej i obecnie do 2 lat, prawda, w Indonezji. Dla nas to są niesamowicie egzotyczne rejony. Proszę powiedzieć, gdzie się najłatwiej żyje spośród tych wszystkich krajów, a gdzie najtrudniej? Teraz sytuacja się bardzo zmieniła, dlatego że ja wyjechałam do Libii po raz pierwszy, to był rok 84. No to Państwo, no nie wszyscy, bo widzę młode twarze, ale moi rówieśnicy to pamiętają, że w Polsce po prostu w sklepach nie było nic, no za wyjątkiem octu, przecieru pomidorowego, może jakaś puszka taka zgnieciona sardynek w oleju. A jak wyjechałam do Libii, to Libia wydawała się Eldorado, kraj mlekiem i miodem płonący. Po prostu tam wszystkie towary były dotowane, bo wtedy Kaddafi był dobrym tatusiem i bardzo kochał swój naród i naprawdę sporo im dawał. Także towary były dotowane, można było włoskie szpileczki, to dla Pani informacja, dostać na przykład za dolara, a męskie garnitury za 5 dolarów i to jakiegoś Armaniego, Gucciego i także to po prostu było szaleństwo. Tych towarów w takich domach towarowych, gdzie słuchajcie, w każdym domu towarowym były schody ruchome. Ja pamiętam, że jak jechałam do Warszawy, wtedy były domy towarowe centrum, to tylko tam były schody ruchome, ale już do toalety nie za bardzo się chciało pójść, a w libijski, gdzie to kraj arabski powinno być w sumie tak dość mało czysto, to w łazienkach było mydełko fa, ręczniczki, wszystko pachniało, cały czas tam coś sprzątali. Także dla nas, Polaków, którzy wyjechali z kraju w tak wielkim kryzysie, to po prostu naprawdę był raj na ziemi. Stamtąd przywoziłam wszystko. Jeszcze tam byłam w ciąży z synem, więc już mamusia, musiałam się przygotować do wszystkiego. I w Polsce dostałam na przykład wyprawkę dla syna, dostałam 20 metrowych pieluch, jakieś bluzeczki z elastiku, co nie wiem, gdzie skupiłam, najpierw musiałabym głowę urwać, żeby to potem można było ubrać. Wszystko po pierwszym praniu oczywiście wyglądało tragicznie, a tam było to, co teraz mamy w Polsce. Były kikowskie jakieś ubranka, były wszystkie amerykańskie, włoskie i zagraniczne firmy. To po prostu oczy mi wychodziły. Oczywiście nakupiłam tego tak, że syn przez 2 lata miał co nosić. A co jeszcze śmieszniejsze, zakupiłam pieluszki Pampers. W wielkim pudle, na moim wielkim brzuchu, jak wracałam do Polski, to właśnie lądowały te pieluszki Pampers, które przywiozłam. No bo przecież w Polsce to w zasadzie pieluszki, które sprzedawano dla dzieci, to były tak zwane duże podpaski. Także tak wyglądało wtedy życie w Libii i naprawdę no, w tamtych latach, może też przez to, że była młoda i to zawsze człowiek tą młodość tak wspomina z rozczuleniem i tak wszystko jest wspaniałe, ale naprawdę nie mogę na nic narzekać. I powiem Państwu, że w latach 80. i 90. przez Libię przewinęło się 150 tysięcy Polaków. Co oni tam szukali? Pan też był? A w jakim mieście? Koło Bengazji. Koło Bengazji. W Bengazji mieliśmy wtedy tak, była ambasada polska w Trypolisie, a w Bengazji był konsulat generalny, dlatego że mieliśmy tylu Polaków. Niektóre miasta, jak na przykład Zliten, to były nazywane polskimi miastami, dlatego że pracowały tam polskie pielęgniarki i lekarze. I dlatego, tak jak mówię, te lata ja naprawdę wspominam cudownie, a Arabowie, po prostu tacy zwyczajni, normalni Arabowie, są naprawdę ludźmi życzliwymi, bardzo przyjacielskimi. Oni na przykład mają takie same przysłowie: gość w dom, Bóg w dom. Jak przyjeżdżało się do nich, na przykład po południu, zapraszali, no to tam na jakiegoś grilla, na barana byśmy to nazywali, to ten baran jeszcze jadł trawę, bo oni się nigdzie nie spieszą. No i potem tego banana, tam barana coś tam, prawda, jakoś pozbawiali życia, my oczywiście myśmy nie uczestniczyli w tym. No i potem rozpoczynało się wielkie grillowanie, zarzucali nas jedzeniem, po prostu tak jak na polskich stołach jest dużo, to tam po prostu już było masakrycznie dużo. A jeszcze co myśmy nie zjedli? A to tam dziecko, tego, młodzi jesteście, no to teraz pani domu, to ja wam tam wszystko zapakuję do domu, to kuskusu dała, to tego dała, to ciasteczek dla dziecka. I jeszcze co jeszcze było coś niesamowitego, jak pierwszy raz się z tym spotkałam, to byłam w szoku, że nie dość, że my przyjeżdżamy z wizytą. Wyjeżdżamy z całym bagażnikiem jedzenia, owoców, warzyw. Siedzimy tam co najmniej, to trzeba sobie tak liczyć, 5 do 8 godzin, bo zanim oni to wszystko tam przygotują, nikt się nie spieszy, tu pijemy tą herbatkę, tam coś tam to. To jeszcze na przykład przy wyjściu nasz syn dostał prezent, jakiś tam pajacyk dziecięcy, no i ja tam w samochodzie otwieram, jak już wracamy, patrzę się, w środku są pieniądze.
No to ja do męża mówię, słuchaj, może resztę tam wsadzili do środka, no to chodź, wróćmy się, oddamy te pieniądze, bo przecież tak jakbyśmy coś ukradli. A co mąż, jako arabista, a nie Arab, powiedział mi, no słuchaj, no taki tu jest zwyczaj, ty ich po prostu urazisz, jeżeli oddasz te pieniądze. Oni dali, bo tak się cieszyli, że myśmy ich odwiedzili. Powiem, że też jako arabistka, znałam bardzo wiele takich związków mieszanych. No i niestety niewiele z nich się utrzymało, ale nie możemy generalizować, nie możemy mówić, że każdy Arab dla swojej żony będzie wredny, będzie sadystą, będzie zabierze jej dzieci i tak dalej. Dlatego, że nawet w tej pierwszej części ukazałam postać Ahmeda, która zresztą przyćmiła wszystkie pozostałe inne męskie postaci. No, on akurat był draniem, ale drani zdarzają się w każdej kulturze. Tylko, że tutaj on był tym draniem, którego wspierało to prawo muzułmańskie, prawo szariatu i miał tą pełną władzę nad kobietą i nad dziećmi. Jednakże przedstawiłam również postać Hasana. Wzorowałam się na moich przyjaciołach, którzy są 35 lat po ślubie, mają dorosłe dzieci, nadal są ze sobą i ten Hasan był tak spolegliwy, że użyję takiego słówka, był tak tolerancyjny dla swojej żony, która totalnie go zdominowała, zresztą dziewczyna z Pomorza. A jeszcze na dokładkę miał dwie córki, więc ta żona i te dwie córki to tak mu grały na nosie, że ja mówię, że jeden polski mąż i ojciec nie byłby tak tolerancyjny jak on. Więc są i tacy tak jak w każdej kulturze. Jednakże no, pierwszą moją część, tą arabską żonę, napisałam tak ku przestrodze dla dziewczyn. Teraz oczywiście można sobie, teraz jest łatwo, można sobie wejść na internet, można sobie zgooglować, zobaczyć jakieś obyczaje, jest mnóstwo blogów, poczytać, ale niejednokrotnie te blogi są przekłamane. Dlatego, że w Arabii Saudyjskiej Polka, która wyjechała tam i wyszła właśnie za Saudyjczyka, ona całkowicie się skonwertowała. Ona przeszła na islam, a wiadomo, że tacy przechrzci, to są, ona była bardziej muzułmańska niż muzułmanki. Chodziła w abaji, zasłaniała twarz, nosiła czarne rękawiczki i ona przedstawia na tym swoim blogu Arabię Saudyjską jako właśnie ten kraj cudowny. W ogóle kobiety tam mają wspaniale, świetnie, nie należy narzekać. I to z kolei taka opinia tej kobiety, która po prostu, nie wiem, jest tak zakochana w swoim mężu, że zrobi dla niego wszystko. Ta rodzina w sumie ją też przyjęła dość tak życzliwie. No ale to nie można, teraz na przykład jakaś dziewczyna będzie wyjeżdżała do Arabii Saudyjskiej, przeczyta taki blog i pomyśli sobie, o Boże, to tam jest w sumie super, to tam bzdury takie piszą tam na necie. No to jadę bez zastanowienia. A jednak po przeczytaniu moich książek z arabskiej sagi, to chyba troszeczkę inaczej to przedstawiłam. I przedstawiłam te zagrożenia. Może troszeczkę koloryzowałam, może po prostu, bo jeżeli coś chcemy ukazać tak, żeby się komuś rzuciło w oczy, no to nie możemy ukazywać jakiejś takiej codzienności, szarości, ale te takie niecodzienne sytuacje się zdarzały i ja je właśnie jakoś wychwytywałam. I w momencie, kiedy na przykład kobieta zostanie, czy dziewczynka zgwałcona, to nie tyle ona jest zhańbiona, ile jest zhańbiona jej najbliższa rodzina, jest w ogóle zhańbiony cały klan. I wtedy... I wtedy de facto to ta rodzina, chcąc się oczyścić, no to wykonuje się te wyroki, te fatły, no ale powiedzmy sobie nie w czasie wojny, ale ta cała rodzina jest zhańbiona i możliwe, że na przykład klan powie, to musicie się wyprowadzić z naszej wioski, bo hańbicie całą naszą wioskę. No więc taki to był ten pomysł i co nie omieszkałam umieścić w powieści, bo nawet człowiek jakby nawet chciał się dowiedzieć, czy z internetu, już nie mówiąc, że to było tam głównie po angielsku i po arabsku, to nawet by nie wbił tego, bo by nie wpadł na taki pomysł, że można mieć taki sposób przeprowadzania wojny w obecnych czasach. I właśnie żyjąc w tych krajach, stykam się ze strasznymi rzeczami i jak po Libii, która mówię, że w latach 80. to był kraj mlekiem i miodem płynący, mam stamtąd wspaniałe wspomnienia, jeszcze byliśmy tam, tak jak mówię, z mężem młodzi, były dzieci małe, bardzo duże grono tej Polonii, także wiedliśmy sobie takie beztroskie i fajne życie. I później, już tam po latach, wyjechaliśmy do Arabii Saudyjskiej. No, trzeba powiedzieć, że my z mężem jesteśmy na to przygotowani, prawda, jesteśmy arabistami i tak dalej, ale ja sądziłam, że te informacje w internecie, że to są przesadzone, a te, co my mamy, są przestarzałe. Że to nie może tak być, że we współczesnym świecie, że
tak ortodoksyjny kraj, że istnieje tak ortodoksyjny kraj muzułmański, że nie ma tam żadnych przybytków innej wiary, są tylko i wyłącznie meczety, że zamyka się wszystko 5 razy dziennie bez modlitwa. Jak człowiek się nie zorientuje na czas z tą modlitwą, to oni zamykają te markety i można zostać w tym markecie po prostu uwięzionym, bo dzieci też poszedł się modlić. Jeżeli ktoś nie zamknąłby sklepu, biura, banki, no słuchajcie, po prostu życie zamiera 5 razy dziennie. To by nie była jakaś grzywna czy coś, to by było więzienie, baty i nie wiadomo co, więc no to ja mówię, mi się wydawało, to niemożliwe, to nie jest średniowiecze. Mnie zszokowała taka sytuacja, kiedy księżniczka Lamia tak chodzi na obcasach, złotych obcasach i ma biżuterię za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, zabija dziecko swoje, prawda, które zostało poczęte w wyniku gwałtu, bo boi się śmierci. No tak, prawda? To jest szokujące. Z jednej strony, prawda, mieszka w takim przepychu, z takimi pieniędzmi i z drugiej strony morduje, ćwiartuje dziecko, które rodzi. To jest, drodzy Państwo, to jest zupełnie inna kultura. To jest zupełnie i właśnie i te dziewczyny, które tam jadą, one muszą sobie zdać sprawę, że kraje muzułmańskie to jest inna tradycja, inna przeszłość, inna kultura. To, co nas razi i szokuje, ich nie, dla nich to jest normalne. Jak się oglądnie bajki, te, co oni tam dla dzieciom puszczają, to po prostu krew żyga, tak powiem, z tego telewizora i to jest wszystko dobrze. Na przykład w Arabii Saudyjskiej, na pierwszej stronie gazety, to są właśnie trochę moje odczucia przekazała Marysi. Ona to otwiera, tą, znaczy patrzy na tą szpaltę i widzi szczątki człowieka, terrorysty, samobójcy, który miał ładunek zamontowany w odbycie. Słuchajcie, to nie są moje dywagacje. To nie, ja tego nie wymyślałam, bo ja bym nawet myślała, nie wiem, ile tam czegoś takiego nie wymyśliła, że można sobie dać zamontować ładunek do odbytu. Tak, to się zdarzyło. To się zdarzyło w Arabii Saudyjskiej, że tak terrorystę przygotowali i on poszedł, żeby zabić następcę dronu. I tak się rozgryzną. I teraz tak. I takie zdjęcie, gdzie przecież dzieci są w domu, no nie wiem, i nic nie było zasłonięte, to po prostu były takie szczątki, ale to widać było, że to nie było jak, tak, że tylko łopatką do woreczka zbierać, ale to było widać, że to są szczątki i takie na przykład zdjęcia, czy zdjęcia z wykonanych wyroków, czy na przykład jakieś zcięcie głowy maczetą, to jest zupełnie dostępne i to w gazetach może być, ale powiem wam, co jest zakazane. Sprzedawali materacyki na przykład takie do basenu, no takie dmuchane jak to u nas. No i na okładce, wiadomo, dziecko no z mamą, no przecież mama nie wejdzie, nasza mama biała, nie wejdzie do basenu w abaji, prawda? Będzie pokazywała tylko oczu, więc ta kobieta z tym dzieckiem w szorteczkach, ona była normalnie w kostiumie. I słuchajcie, ile oni tam muszą ludzi zatrudniać, że czarnym markerem to było, ona, jej postać była cała zamalowana. Więc cenzura idzie w takim kierunku, więc po prostu to jest zupełnie inna tradycja, zupełnie inne korzenie i przez to zupełnie inne zachowanie, które no, my nie możemy powiedzieć, że nie akceptujemy. Nie akceptujemy, to nie żyjemy tam. To wyjeżdżamy, do widzenia. Ja i tak mówię, nie podoba się, to do widzenia. My widzimy ten taki, powiedzmy, stereotyp, tak? Arabia Saudyjska, widzimy te jakieś centra handlowe na ulicy, one wszystkie w tych czarnych abajach, tutaj jest skrzynka na listę, jak to młodzież tak to nazywa. Taka dziura na oczy, skrzynka na listy i że one tak cały czas chodzą. Nie, one przychodzą do domu, one są jeszcze modnisie, to wszystkie Arabki są z szopocholiczkami, czyli z zakupocholiczkami. Więc one, jak na przykład jest jakaś nowa kolekcja czy coś, to one tam się tratują i zabijają, bo one przychodzą do domu, zrzucają tą abaję i tak jak u nas w domu kobiety, to tak, przebierają shorty albo leginsy, jak i stary podkoszulek. Tam one w domu to robią rewie mody. I teraz tak, poza tym ta kobieta arabska to powiedzmy sobie w większych miejscowościach i nie w takim katif, który jest totalnie ortodoksyjny, tylko w normalnych takich no, normalnych saudyjskich miejscowościach, to ona ma mnóstwo wyjść, bo one tak rano, taka kobieta nie pracuje, nudzi się, bo tylko niestety 20% Saudyjek pracuje. No więc one się już rano umawiają na kawkę, herbatkę, jakieś tam śniadanko. Później nawet brytyjski Five, nie wiem czemu tam do nich wszedł, czyli herbatka o 5 po południu, a wieczorem zaczynają się imprezy. I to są imprezy, owszem, w damskim gronie. I to są śluby, to są chrzciny, to są urodziny.
I proszę mi wierzyć, że tam one mają tak aparaturę, oni tak, nie ma dyskotek, bo nie wolno. Dyskoteki robi się w domu. Nie ma kina, bo nie wolno w ogóle, no tak jest skraj, że w ogóle wszelka radość jest grzeszna. Tak w to wierzę. No ale oni sobie robią prywatne sale kina. No i te dziewczyny właśnie prezentują te wszystkie ciuchy, tą całą biżuterię, te nosy poprawione, te biusty pomniejszone, bo tam zmniejszają biusty z kolei. I to wszystko prezentują w tym babskim gronie, bo powiedzmy sobie szczerze, kobieta przeważnie jednak ubiera się, żeby swojej koleżance zagrać na nosie, ubiera się, szuka sobie jakiegoś super ciucha, super biżuterii. No nie, żeby nawet faceci się tam oglądali za nią, czy coś takiego. Nie, żeby koleżankom pokazać, jakie ona ma, jaką ma super kolekcję, bo to jest najfajniejsze, jak jedna baba drugiej babie powie, gdzie kupiłaś tą sukienkę? I porozmawiajmy teraz może o najnowszej pani książce, o Kochraju. Rzecz dzieje się w Indonezji, tam mieszka pani od 2 lat. Do tej książki ja przemawiam takie wrażenie, bardzo dokładnie i sumiennie pani się przygotowała, bo jest i historia taki, no, żeby osadzić w realiach politycznych, to trzeba je najpierw poznać. Proszę powiedzieć, jak pani się przygotowała i też opowiedzieć nam o Indonezyjczykach, jacy są. W przeciwieństwie pewnie do Arabów. No tak, tak. Ja do każdej mojej książki się przygotowuję, bo tak jak mówię, fikcja literacka jednak z wydarzeniami historycznymi i realnymi, które miały miejsce. To już może tak mi zostało z mojej młodości, gdzie ja startowałam jako dziennikarka i zawsze trzeba się było przygotować i jak się robiło, jak się reportaż czy coś takiego, to nie można było tak pisać o niczym, tylko zawsze trzeba było mieć tą jakąś bazę, z której człowiek wychodził. Tutaj o Indonezji było bardzo ciężko, dlatego że o Indonezji po polsku na przykład jest prawie nic. Ja znalazłam książkę, chyba to Biały Kruk, nie wiem jakim cudem mi się to udało znaleźć. Książka z roku 72, więc pisana jeszcze o nasza wspaniała Polska Ludowa. Także i była to książka opisująca bardzo stare tradycje, ale mnie to właśnie bardzo dużo dało w związku z tym, że ja chciałam również poznać, tak jak w krajach arabskich znałam ich mentalność przez to, że znałam ich korzenie. Ja to studiowałam 5 lat arabistyki, ja sama to drążyłam, sama się uczyłam i czytałam. Tak tutaj właśnie wylądowałam w tej Indonezji, myślę, Boże drogi, no niewiele wiem o tym kraju. Tak, polskich źródeł minimalnie. Ale tak akurat się złożyło, że 2 miesiące po moim przylocie, jak to zawsze z tymi gazetami ja mam przypomnę, no i więc sięgnęłam po taki miesięcznik, bardzo dobra, niezależna gazeta Tempo, wydawana w Indonezji w języku angielskim i tam był dodatek Requiem for Massacre. I w tym dodatku było właśnie opisane to antykomunistyczne opuszczenie krwi, co mi się w ogóle w głowie nie chciało pomieścić. W wczesnych czasach doszło do takich mordów, do takich rzezi, do kaźni, dlatego że zabito wtedy liczy się ofiary między 500 tysięcy a 2 miliony ludzi. Więc to jest nie do pomyślenia, nikt o tym jakoś wcześniej nie pisał, ale co jeszcze lepsze, że wykonawcy tych wyroków, ci mordercy, żyją nadal i do tej pory nie zostali ukarani. I w Polsce miała miejsce premiera filmu, nie wiem jak to tutaj po polsku zostało przetłumaczone, Act of Killing, Joshua Oppenheimera, który właśnie mówi o tych dawnych czasach w Indonezji, ten rok 65, przełomowy taki, kiedy oni postanowili bij, zabij komunistę. Każdy komunista jest zły. I jeszcze były slogany takie, że jak nie wskażesz nam komunisty, to znaczy, że tego popierasz. Właśnie ten artykuł, teraz już powstała książka w Indonezji o tej masakrze, jak i właśnie film, który tutaj był w Polsce, ale on bardzo króciutko był na ekranach, jakoś właśnie mnie za bardzo się tam nigdy zainteresował. Jakoś tak mnie natchnęło do tego, żeby ukazać Polakom tą Indonezję od tych dawnych czasów i postarać się przybliżyć ten nieznany kraj. Ja się nie widzę, bo on jest bardzo daleko od Polski. Polacy to wiedzą Australia, bo dużo mam emigrację w Australii i w Australii mieszka dużo Polaków. Teraz już Tajlandia, bo coraz częściej Polacy wyjeżdżają tam na wycieczki, a właśnie Indonezja jest prawie że między tym a tym. Ale jednak
niewiele się o tym kraju wie, a żeby ten kraj poznać, to trzeba jednak poznać takie najważniejsze wydarzenia, jakie w nim miało miejsce. A ja uważam, że właśnie ta masakra i to ludności cywilnej 65 roku powinna nam być jakaś również bliska i my powinniśmy to jakoś tak dobrze, że tak powiem, znaczy zrozumieć, to jest ciężko kogoś tak może mordować, ale powinniśmy to przyjąć, bo my znamy coś takiego z naszych doświadczeń, z naszej historii. Obozy koncentracyjne były u nas, tam były obozy pracy, tylko te obozy pracy tam na przykład 20 lat w nich pracowali ludzie. Indonezja jest tak różnym krajem, tak niesamowicie ciekawym, na przykład wyspa Flores, gdzie można tam się jeździ głównie oglądać warany, czyli smoki z Komodo. Wyspa Flores jest nazywana polską wyspą, bo jakbyśmy myśleli, że ta Indonezja jest tak bardzo daleko, ona wcale nie jest tak daleko, bo ona jest bardzo blisko dla serc wielu Polaków. W latach 60. na wyspę Flores wyjeżdżali polscy misjonarze. I tam nie tylko oni krzewili Słowo Boże, ale przede wszystkim pomogli jakoś w ogóle zorganizować tam system edukacji, której wcześniej w ogóle nie było. Lecznictwo, otwierali kliniki, oni nie tylko budowali kościoły, oni budowali szkoły, oni budowali misyjne kliniki, drogi, a nawet taki polski ksiądz mi opowiedział taką dykterykę, że a jak go Bupati, czyli ten burmistrz miejscowości poprosił, żeby wybudowali meczet, to wybudowali meczet. Dlatego, że po prostu i ci polscy księża tak bardzo blisko zżyli się z tymi ludźmi, że nas Polaków tam bardzo lubią i bardzo nas rozpoznają. A Polandia, to wiemy, a tam gdzieś był jakiś ksiądz, a tam gdzieś była jakaś siostra. Także teraz jest może mniej tych Polaków, jest również mniej misjonarzy polskich, ale wyspa Flores nadal uważana jest za wyspę polską.